Kochane dzieci, powróćcie do mojego Jezusa. On was kocha i wam przebacza. Żałujcie za grzechy. Mój Jezus oczekuje was z otwartymi ramionami. On ofiarował się dla waszego zbawienia i zawsze będzie działał z miłosierdziem, jeżeli pojednacie się z Nim w sakramencie spowiedzi. Oderwijcie się od tego, co przemija, i szukajcie spraw nieba. Nie bądźcie jak Piłat, który ze strachu przed utratą tego, co przemijające, umył ręce wobec tłumu i wydał Jezusa. Kiedy jest szczera skrucha, mój Jezus zawsze wybacza i błogosławi wielkimi łaskami. Patrzcie na krzyż i szukajcie tego, który was pierwszy umiłował. Nie bądźcie niewdzięczni. Świadczcie swoim własnym życiem, że jesteście własnością Pana. Ludzkość stała się ślepa, ponieważ ludzie oderwali się od mojego Jezusa. Oto czas sposobny dla waszego powrotu. Miłujcie prawdę i brońcie jej. Przyjdą dni, w których mężczyznom i kobietom wiary nie będzie wolno głosić mego Syna Jezusa. Przyjdzie wielkie i bolesne prześladowanie. Nie zapominajcie, waszym orężem obronnym zawsze będzie prawda. Rozejrzyjcie się, a ujrzycie Boże znaki. Otwórzcie wasze serca, a będziecie zdolni pojąć Jego plany wobec waszego życia. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.